i właśnie za pomocą tej sztucznej inteligencji, za pomocą tego uczenia maszynowego Facebook dobiera tych potencjalnych klientów. Ja chciałbym Ci tutaj pokazać takie parę opcji, które są dla mnie istotne, które warto według mnie zaznaczyć lub odznaczyć. Na początku działań raczej ja bym się skłaniał do takiego manualnego wybierania, a potem im więcej mamy tych danych, tym bardziej przechodzić sobie stopniowo właśnie w ten Advantage Plus. Cześć, witaj, ja nazywam się Dawid Jakubowski, to jest kanał EcomWay, czyli My Way of E-commerce. W dzisiejszym materiale pomówimy sobie troszeczkę na temat Meta Ads, ponieważ na tym kanale od dawna nie było poruszonego tego tematu, a są pewne ciekawe nowości, jeśli chodzi właśnie o reklamę na Facebooku, na Instagramie. Są pewne jakby wykorzystania, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o uczenie maszynowe, także chciałbym te rzeczy omówić właśnie, jeśli chodzi o tutaj właśnie tworzenie kampanii marketingowych na Facebooku. Z mojej perspektywy jest to wciąż najlepsze narzędzie, wciąż najlepsza jakby platforma, na której możemy się reklamować i zdobywać klientów do naszego sklepu internetowego. Platformy takie jak TikTok czy Google czy inne po prostu sposoby pozyskiwania ruchu są oczywiście również bardzo fajne i bardzo skuteczne, natomiast z mojego doświadczenia i z moich jakby tutaj przemyśleń na ten temat, to wciąż Facebook jest tą wiodącą platformą, jeśli chodzi o pozyskiwanie właśnie klientów do naszego sklepu internetowego. Także w dzisiejszym materiale pokażę Ci dokładnie, jak robić te kampanie tak, żeby były one po prostu skuteczne. Także zerknijmy na laptopa i zapraszam Cię na materiał. Ok, zanim zaczniemy jeszcze omawiać, jakie kampanie tworzyć na Facebooku, chciałbym Ci pokazać tutaj kwoty wydane na moim koncie reklamowym, żebyś miał też świadomość, że nie jestem osobą, która gdzieś obejrzała, nie wiem, przed chwilą jakiś filmik odnośnie reklam na internecie i teraz wie, co zgrywa eksperta. Ja na tym jednym koncie marketingowym wydałem ponad 600 tysięcy dolarów właśnie na reklamę. Miałem też jeszcze drugie, wcześniejsze konto reklamowe, na którym również bardzo wysoka kwota została wydane, nie pamiętam dokładnie już ile, ale prawdopodobnie podobna, więc mamy tutaj ponad 600 tysięcy dolarów, czyli prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych wydane na marketing. Tutaj no niestety Facebook nie zlicza tego, ile jakby to nam przyniosło sprzedaży, natomiast możesz to zobaczyć po prawej stronie, jak wyglądały tutaj te właśnie wyniki przy wydatkach. Ja to też odświeżę, żeby to nie wyglądało na jakieś, nie wiem, sfejkowane czy oprócz to sztuczne wyniki. Jeśli weźmiemy sobie tutaj właśnie od sortowanie przez ROAS, no to tak jak widzisz, mamy tutaj również 5.3, 4.5, tak, różnego tego typu. Także jak już masz pewność, że tutaj troszeczkę na tym Facebooku wydałem pieniędzy i wiem, co mówię i jak to wszystko działa, to zerknijmy na te kampanie. Ok, więc teraz będziemy tworzyć sobie tą kampanię na Facebooku, klikamy oczywiście zielony przycisk Create, no i tutaj mamy do wyboru właśnie nasze takie jakby cele tej kampanii, tak jak traffic, jak leads, engagement, tak, oczywiście jeśli my sprzedajemy na własnym sklepie internetowym, na przykład na platformie Shopify, no to wybieramy oczywiście tutaj sobie zakładkę sales i klikamy continue, no i teraz tutaj już na tym etapie mamy dużą zmianę, ponieważ możemy sobie tutaj wybrać kampanię typu Advantage Plus Shopping Campaign i to jest taka, że tak powiem, kampania, która troszeczkę Facebook za nas robi tą kampanię, tam dosyć dużo rzeczy jest proponowanych albo automatycznie ustawionych. Ja osobiście, mając doświadczenie z tymi kampaniami, nie miałem dobrych wyników, więc tutaj na ten moment wydaje mi się, że jeszcze to nie jest dobry czas, żeby używać tutaj tego Advantage Plus Shopping Campaign. Oczywiście jeśli chcesz, możesz to przetestować, zobaczyć, jak to wygląda, czy u Ciebie na sklepie będzie to dobrze działać. Akurat na moim sklepie nie działało to zbyt dobrze, natomiast no też słyszałem, że niektórzy mają fajne wyniki z tym rodzajem kampanii, więc to jest do przetestowania. Natomiast ja bym chciał tutaj się dzisiaj skupić na tym manual sales campaign, ponieważ wciąż według mnie, jeśli ustalamy sobie to manualnie, co chcemy, żeby Facebook nam dawał automatycznie, a co nie, jest wciąż najlepszą opcją, więc klikamy sobie manual sales campaign, klikamy continue. Ok, jesteśmy teraz już właśnie w tworzeniu tej kampanii, mamy tą kampanię manualną, wybieramy sobie oczywiście tutaj takie rzeczy jak campaign details, ja odznaczam w tym momencie use a catalog, ponieważ nie będziemy się reklamować katalogiem na ten moment, natomiast co nas tutaj interesuje, no to właśnie to jest ten advantage campaign budget i na ten moment jest to wyłączone. Jest to nic innego jak kampanie typu CBO, które kiedyś były na Facebooku. Dla osób, które nie są wtajemniczone i nie są jeszcze na takim etapie w marketingu, to kampanie ABO to były takie, gdzie na poziomie jednego zestawu reklamowego wydawaliśmy pieniądze, a kampanie typu CBO
czy teraz właśnie nazwane Advantage Campaign Budget, no bo to jest tak naprawdę ten sam rodzaj, tylko że pod inną nazwą, to dajemy Facebookowi znać, że okej, w naszej kampanii będziemy mieli kilka różnych zestawów reklamowych i ty wydaj kwotę X pomiędzy tymi różnymi kampaniami. Jak ty to rozdysponujesz, to jest twoja sprawa, ty decydujesz, gdzie wydasz więcej pieniędzy, a w momencie, kiedy byśmy mieli właśnie ten wydawanie budżetu na poziomie, ja miałem przy tym Advantage Campaign Budget dobre wyniki, ale też słabe, więc to sporo zależy od tego, tak naprawdę jak bardzo mamy rozwinięte konto reklamowe i tak naprawdę jakie produkty reklamujemy i naprawdę wiele czynników ma na to wpływ, więc tutaj na ten moment ci nie powiem, czy lepiej jest to zaznaczyć, czy nie zaznaczyć. Jeśli skalujesz, prawdopodobnie dobrze jest mieć to zaznaczone i przy skalowaniu, mając właśnie wydatki budżetowe na poziomie kampanii, to najczęściej to dobrze działa, natomiast w momencie, kiedy jeszcze testujesz reklamy, w momencie, kiedy zaczynasz i sprawdzasz, które kreacje albo które jakby zainteresowania będą działały lepiej, to raczej możesz to odznaczyć i wydawać pieniądze na poziomie właśnie tego zestawu reklamowego. Więc na ten moment ja to odznaczę i przejdziemy sobie dalej. Tutaj oczywiście wydajemy nazwę naszego zestawu reklamowego. Tutaj wybieramy maximize number of conversions lub value. W momencie, jeśli mamy na przykład wielosztuki na sklepie, jeśli mamy więcej produktów, to value też będzie nam bardzo dobrze działać pod tym względem, że Facebook będzie nam szukał osób, które będą w stanie kupić więcej niż jednorazowo, więcej sztuk danego produktu, więc tutaj te value również bardzo fajnie działa. I conversion event oczywiście wybieramy sobie purchase. Przechodząc dalej, tutaj mamy teraz do wyboru właśnie budget and schedule, no to tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, jeśli mamy zestaw reklamowy w wersji ABO, czyli tak jak teraz tutaj sobie ustawiliśmy, to wybieramy ten budżet na poziomie zestawu reklamowego, a gdybyśmy mieli zaznaczoną tą opcję w poprzednim kroku tego Advantage Campaign Budget, no to wtedy tutaj nie mielibyśmy tej opcji, jeśli chodzi o ilość budżetu. Natomiast co jakby chciałbym tutaj omówić w tym materiale, coś takim kluczowym. Nawet jeśli weźmiemy sobie ABO, czyli wydajemy te budżety na poziomie zestawu reklamowego, to wciąż mamy tutaj opcje jak Advantage plus Audience, mamy opcję Advantage plus Placements, no i tutaj również mamy ten Audience Controls, czyli dokąd chcemy targetować nasze reklamy. Więc tutaj ja wybiorę, tak jak to jest w moim przypadku, Stany Zjednoczone. I będę też chciał wykluczyć takie stany jak Alaska oraz Hawaj. Tak jak widzisz tutaj na mapie, właśnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to Hawaje i Alaska są dosyć trudno dostępne dla jakby kurierów, którzy działają w Stanach Zjednoczonych, więc zawsze przy targetowaniu na Stany Zjednoczone właśnie ja wyrzucam te dwa stany. Natomiast to tak naprawdę jest ograniczenie tego naszego audience, czyli grupy odbiorców na ten moment tylko i wyłącznie do kraju. Możemy sobie tutaj oczywiście kliknąć more i wybrać, jaki chcemy minimalny wiek, bo na przykład nie wiem, nasz produkt wymaga tego, żeby mieć na przykład od 25 lat ten minimalny próg reklam. No i oczywiście tutaj możemy sobie również wybrać język, na przykład dla mnie to będzie English. Tak, więc tutaj na ten moment my wybieramy tylko i wyłącznie kraj, wiek i język, więc to jest bardzo, bardzo szerokie targetowanie tak naprawdę. No i teraz idąc tutaj do Advantage plus Audience, my dajemy Facebookowi do wyboru, co ty chcesz, do kogo chcesz docierać, tak? My tutaj nie decydujemy, jakie chcemy zainteresowania, czy jakie chcemy mieć na przykład custom audience, czyli docieranie do tych osób za pomocą remarketingu, jeśli taki robisz na sklepie, tylko tutaj mówimy do Facebooka, masz tutaj moje reklamy, tutaj masz tyle pieniędzy, docieraj do ludzi, którzy według ciebie są najbardziej prawdopodobni, żeby kupić, więc no to jest dosyć duże oddanie do Facebooka, takiego, no taka samowolka troszeczkę. No ja jestem jeszcze z tych czasów, kiedy naprawdę trzeba było Facebookowi dawać konkretne zainteresowania i na przykład do każdego zestawu reklamowego wybierałem konkretne jedno zainteresowanie, tak? I mamy teraz sezon wiosenny i na przykład ktoś sprzedaje produkty typu outdoors, no to tutaj by było w jednym zestawie reklamowym byłoby właśnie outdoors and hiking, w drugim byłoby na przykład
jakiś jeden camping, tak? Czyli jakieś takie kempingowanie. W trzecim zestawie reklamowym byłoby backpacking i tego typu rzeczy, tego typu zainteresowania, a w tym momencie tutaj Facebook sam sobie dobiera tych, że tak powiem, odbiorców, więc jest to dosyć duża nowość i właśnie za pomocą tej sztucznej inteligencji, za pomocą tego uczenia maszynowego Facebook dobiera tych potencjalnych klientów. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to całkiem nieźle to działa. Ja osobiście wciąż głównie używam tego starego właśnie Audience Options, które za chwileczkę Ci pokażę, ale również w troszeczkę w innej wersji niż dotychczas, więc to wszystko jeszcze omówimy. Natomiast co jest ciekawe, my możemy dać tutaj Audience Suggestion, czyli możemy dać Facebookowi znać, że okej, możesz działać szeroko, docieraj według Ciebie do najlepszych grup odbiorców, natomiast tutaj być może targety takie jak właśnie outdoors byłoby ciekawe, albo camping, o którym mówiłem, czy backpack, tak? Czyli na przykład daliśmy tutaj takie trzy zainteresowania, no i tutaj nam Facebook oczywiście to znacznie zmniejszył, mamy teraz 68 do 81 milionów potencjalnych odbiorców, ale wciąż jest to w ramach tego Advantage Plusa, czyli to są tylko nasze sugestie do tego, gdzie powinien ten Facebook docierać, to nie jest bezpośrednie ograniczenie tylko i wyłącznie do tych zainteresowań i tak samo to jest, jeśli chodzi właśnie na tym etapie o zainteresowania i o płeć. Przejdziemy sobie teraz do tego klasycznego, właśnie oryginalnego, tego, na którym ja się uczyłem i którego ja cały czas używam targetowania, czyli właśnie ten Original Audience Options. I to tutaj zauważ nawet proszę, że Facebook tak troszeczkę nas zachęca do tego, żeby zostać przy tym Advantage Plusie. Tutaj nawet ten Original Audience jest jako taki szary przycisk. I oczywiście z mojej perspektywy z czasem, im bardziej sztuczna inteligencja będzie wchodziła w nasze życie, im lepiej ten Facebook będzie w stanie zbierać dane, to tym lepiej będą działały te kampanie. Natomiast tutaj też musisz pamiętać zawsze, że jeśli masz nowe konto reklamowe, jeśli dopiero zaczynasz, to prawdopodobnie nie masz tych danych, tak? Twoje konto reklamowe jest dopiero świeże, nie ma jeszcze jakby danych od klientów, więc to wszystko musi się rozgrzać, to wszystko musi troszeczkę zebrać tych zakupów, dodań do koszyka i tak dalej, żeby móc pokazywać te produkty do odpowiednich klientów. Więc tutaj na pewno na początku działań raczej ja bym się skłaniał do takiego manualnego wybierania, a potem im więcej mamy tych danych, tym bardziej przechodzić sobie stopniowo właśnie w ten Advantage Plus. No i wracamy na ten moment jeszcze do tego oryginalnego targetowania. No i tutaj już możemy oczywiście sobie wybrać dokładnie, tak, w jakim wieku mają być te osoby, do których docieramy i jakie zainteresowania nas tutaj właśnie interesują. Czyli przykładowo wezmę tutaj sobie outdoors, tak jak wcześniej. I teraz tak, mamy tylko i wyłącznie właśnie ten jedno zainteresowanie. I co ja najczęściej teraz robię i co u mnie najlepiej działa na ten moment, to jest właśnie wybrać sobie ten stary opcję targetowania, tak? Czyli nie mamy tego Advantage Plus Audience, tylko mamy ten klasyczny. Natomiast w momencie, kiedy wejdziemy sobie właśnie tutaj w te zainteresowania, to będziemy chcieli sobie kliknąć tutaj właśnie Suggestions i wybrać kilka takich powiązanych z danym tematem, czyli mam na przykład tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, nie wiem, sklep w niszy outdoors, no to mamy outdoors, activities, mamy camping, mamy tent, mamy właśnie Advantage Travel, mamy na przykład Travel, tak, Campfire i tego typu różne zainteresowania. I ja bym tutaj dodał właśnie sporo tych zainteresowań, które są bardzo podobne do siebie, ale rozszerzą na ten potencjalny reach do tych naszych odbiorców właśnie, do naprawdę dużych jakby liczb i wtedy Facebook ma więcej miejsca do optymalizacji, natomiast my wciąż decydujemy mniej więcej do jakich do tych ludzi docieramy. Co ja chciałbym tutaj jeszcze też podkreślić, to na tym moim koncie akurat tak to wygląda, jak teraz przed chwileczką widziałeś na ekranie, że mamy dostęp do tego Advantage Plus lub mamy ten dostęp do tego starego targetowania, natomiast będą konta, które będą miały na przykład tylko i wyłącznie dostęp do Advantage Plus, albo będzie to właśnie w jakiś sposób hybryda, czy tak jak tutaj teraz widzisz u mnie, ja mam coś takiego jak Advantage Detailed Targeting has been applied, czyli z tego, co tutaj informuje mnie Facebook, to do tych zainteresowań, które ja wybrałem, i tak będzie zastosowane takie, powiedzmy, rozszerzenie przez Facebooka, tak? Ja jakby wciąż tutaj manualnie wybieram te zainteresowania, ale Facebook, jak będzie trzeba, to je troszeczkę rozszerzy do innych zainteresowań, więc to jest takie, powiedzmy, ja mam kontrolę nad tymi zainteresowaniami, ale tam Facebook jeszcze, a może trochę tam dorzucę swoich 5 groszy, tak? Natomiast to, co Ci pokazywałem przed chwilą, no to było jakby
całkowicie oddawanie wszystkiego do Facebooka, jeśli chodzi o kontrolę nad tymi zainteresowaniami. Idąc dalej, chciałbym Ci powiedzieć troszeczkę na temat placementów, no bo tutaj mamy na samym końcu właśnie te placementy, czyli to, gdzie Facebook będzie pokazywał nasze reklamy. I o ile kiedyś praktycznie zawsze ustawiałem reklamę właśnie przez manualny placement, gdzie można było ustawić na przykład feed, czyli na Instagramie i na Facebooku targetowałem się tylko i wyłącznie na feedzie. Zresztą jak sobie nawet teraz klikniemy edit i wybiorę manual placement, co nie jest recommended, tak, no bo oczywiście tutaj Facebook zawsze rekomenduje nam te nowe opcje, no to jeśli ja wezmę sobie tutaj manual placement i powybieram tutaj te właśnie platformy, no to ja zawsze tutaj głównie targetowałem się na feedzie, na Facebook feed oraz na Instagram feed, to działało dotychczas najlepiej, natomiast robiłem sporo testów ostatnio i również na moich kampaniach tutaj marketingowych ten automatic placement działał lepiej, więc ja na ten moment, i to też jest oczywiście o wiele bardziej wygodne, zostawiam ten Advantage Plus Placements i wtedy Facebook sam sobie dystrybuuje tę reklamę poprzez różne platformy, różne miejsca, czy to Facebook Messenger, czy to właśnie Stories na Instagramie, czy to Facebook Feed oraz wiele, wiele więcej, tak? Nawet jak sobie tutaj wejdziemy z powrotem, no to oczywiście widzisz, że tych tutaj placementów jest aż 22, więc no tutaj do wyboru, do koloru tak naprawdę, więc jeśli my zostawimy ten Advantage Plus Placements, no to wtedy oczywiście Facebook ma większe pole do wyboru. Co mogę tylko tutaj powiedzieć, no to, że w momencie, kiedy sprawdzamy stricte kreację marketingową, no to możemy przetestować sobie ją po prostu na tym manual placemencie, czyli na właśnie feedzie. Natomiast no to już zostawiam do Twojej decyzji, czy chcesz właśnie sobie to mocno ograniczyć i przetestować swoje kreacje marketingowe na feedzie, czy po prostu oddajesz to do Facebooka i niech sam to testuje. Tutaj już z mojej perspektywy nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, a natomiast historycznie u mnie ostatnio znacznie lepiej działają te Advantage Plus. Ok, jeśli sobie przejdziemy do tej trzeciej jakby opcji, jaką mamy tutaj na Facebooku, czyli właśnie już kreacji marketingowej, ja chciałbym Ci tutaj pokazać takie parę opcji, które są dla mnie istotne, które warto według mnie zaznaczyć lub odznaczyć, bo mamy coś takiego jak Multi-Advertiser Ads i to również jest recommended przez Facebooka, natomiast ja osobiście lubię to mieć odznaczone, ponieważ tak naprawdę co to robi, to jeśli my mamy, dajmy na to właśnie w tej niszy, której się tutaj w tym odcinku doczepiłem, outdoors i mamy na przykład produkt jako plecak i my go reklamujemy na Facebooku, no to wtedy jeśli są jakieś inne reklamy podobnych produktów do naszego, to Facebook będzie je stakował w jedną jakby taką reklamę, powiedzmy, tak? Czyli jak masz karuzelę, to może być tak, że będzie produkt kogoś innego, potem obok tego będzie twój produkt i potem znowu kolejny. Albo jak masz na Facebooku, na komputerze, jest ta prawa kolumna jako placement i tam też czasami mogą być kilka jakby produktów, kilka zdjęć właśnie koło siebie i według mnie no nie jest to korzystne, żebyśmy my byli koło innych firm, no bo wtedy jesteśmy oczywiście raz porównywani, dwa gdzieś tam z perspektywy takiej stricte marketingowej, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że akurat na naszą tą reklamę klikną, więc ja osobiście to wyłączam, natomiast zachęcam Cię również do przetestowania tego, raz włączyć z włączonym, raz z włączoną, lub zrobić AB testy i zobaczyć, jak to u Ciebie działa. Ja osobiście to wyłączam i co chciałbym Ci tutaj też również pokazać, to jest właśnie info labels. W momencie, kiedy sobie klikniemy tutaj edit info labels, to tu mamy tutaj takie różne informacje, jak na przykład właśnie kiedy dołączyłeś do Instagrama, jaki jest price range, ile masz followersów na Instagramie i tak dalej. I te informacje po prostu gdzieś tam się pojawiają pod tym, jakby pod tą reklamą. No i o ile ty masz przykładowo dużo followersów na Instagramie, albo dużo polubień, albo dajmy na to, te informacje będą po prostu dodawały ci wiarygodności, no tak najbardziej warto to mieć zainstalowane i włączone. Natomiast jeśli ty masz na przykład page likes i masz na swojej stronie 20 polubień albo właśnie followersów, no to zerknijmy sobie tutaj, jak to wygląda. Page follows, tak, no i wtedy ty masz reklamę, no i pod tą informacją jest, że tam 12 osób obserwuje tą stronę, no to nie jest dobry social proof i to nie jest dobre jakby dobre przedstawienie swojego produktu w reklamie, więc ja również to wszystko tutaj odznaczam, tak żeby nie było tego widocznego na reklamie, stawiam tylko właśnie na ten mój opis, na dobrą kreację marketingową, na fajny nagłówek, niżeli na takie dodatkowe banery.
Z takich ciekawych jeszcze informacji, które chciałbym tutaj przekazać, no to w wielu momentach na Facebooku pojawia się coś takiego jak właśnie AB testing, czyli możesz sobie przetestować właśnie przykładowo w tym momencie reklamy takie klasyczne versus właśnie taki reklamy używając katalogu. Albo wcześniej mieliśmy też przy ustawianiu właśnie budżetu, że możesz sobie przez 4 dni przetestować manualne rozdysponowanie budżetu versus właśnie ten Advantage Plus. Więc tutaj możesz sobie tutaj kliknąć w to i ustawić właśnie taki AB test. No ja w tym materiale już nie będę wchodził w szczegóły, jak to się dokładnie robi, bo też nie o to chodzi, żeby ten materiał nie wiadomo jak długi był. Natomiast warto jest tutaj również sobie testować te rzeczy i sprawdzać, co akurat u Ciebie na Twoim koncie reklamowym będzie działało. Okej, już podsumowując ten odcinek, ponieważ dosyć dużo informacji i myślę, że dosyć dużo nowości dla Ciebie, więc co bym chciał powiedzieć? Advantage Plus i ogólnie takie uczenie maszynowe przez Facebooka to na pewno jest przyszłość i na pewno będziemy coraz bardziej przechodzić na tego typu kampanie reklamowe do tego stopnia, że podejrzewam, że za jakiś czas będziemy po prostu mówić Facebookowi tylko ile ma wydać pieniędzy, do jakiego kraju wysyłać reklamę, prawdopodobnie może jeszcze wiek czy właśnie płeć, natomiast głównie to kto będzie klikał w nasze reklamy, jak będzie wyglądała nasza kreacja marketingowa i to jak statystycznie, historycznie mieliśmy dane na naszym sklepie, to na tej podstawie Facebook będzie nam dobierał właśnie te osoby. Na ten moment musimy troszeczkę jeszcze to sobie sprawdzać. Niektóre rzeczy mamy na automatic, czyli właśnie jak placementy w moim przypadku, czy możemy sobie w jakiś sposób rozszerzać te targetowanie. Natomiast z mojej perspektywy wciąż jeszcze gdzieś tam warto mieć tą kontrolę nad tymi zainteresowaniami, czy nad tymi właśnie budżetami. Także na samym początku zalecam Ci więcej manualnych ustawień, a potem krok po kroku przechodzić sobie do tych Advantage Plus, czyli do tych, gdzie Facebook za Ciebie decyduje. Mam nadzieję, że dużo wartościowych treści w tym materiale. Jeśli Ci się podobało, zostaw proszę łapkę w górę i skomentuj ten film. Daj mi znać, czy dowiedziałeś lub dowiedziałeś się czegoś nowego. No i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki wielkie. Cześć, cześć.